Witam ponownie. Mała wstawka do materiału o postępach przy agregacie z samochodu. Będziemy lutować sobie kruczce do montażu wymiennika za pomocą cyny i topnika, ale się zrymowało. Ok, będziemy potrzebowali do wyczyszczenia niestety też matki. One są dość zmęczone czasem, jak widać, ale dają radę. Niestety nie mam czyścika, żeby czyścić wewnętrzne powierzchnie. Tu może widać 22, a to jest 28. Bo takie mamy rury w. O, jest 28. W wymienniku, przez co mamy dobry przepływ. Takie same mam w centralnym, więc jeżeli 30 kW pieca daje na tym radę, no to silniczek raczej też da radę. No i tak. Będziemy czyścić, będziemy smarować, będziemy lutować. Będziemy odpalać i będziemy później czyścić spoinne. Polniczek już mam naszykowany, więc zaraz bierzemy się do roboty. A więc zaczynamy od czyszczenia, od tej łatwiejszej strony. Bierzemy szmatki do czyszczenia i lecimy z tematem, aż materiał będzie wyglądał na czysty. Tutaj mam zaznaczone linie, tego nie wspomniałem prędzej. Zawsze sobie zaznaczam, gdzie, co, jak przychodzi. Czyli ta rurka miałem tutaj zaznaczona. I wiem, że do końca kielicha i mniej więcej jak ma być to skierowane. Żeby później można było to zdemontować, polutować i później zmontować i będzie pasowało. Więc bierzemy się za czyszczenie. Jak się ma nowe szmatki, ścierniwo, to idzie szybko. Jak są takie dojechane, to troszeczkę dłużej trwa. Dlatego raczej nie będę Was zanudzał czyszczeniem, tylko pokażę z każdego rodzaju po jednym przykładzie. Mam nadzieję, że widać różnicę między kiedyś czyszczone, nigdy nie czyszczone, nowo czyszczone. I teraz numer z. O. I to było zawsze wsadzone do kielicha i widać między tym, co było dotykane, a to, co nigdy chyba nie było dotykane. Wewnątrz też wygląda ok. Teraz sobie wezmę po prostu dwie. Zroluję. I jadę w środku. To jest zgrubne na razie czyszczenie. Później jeszcze to będę dokładnie czyścić. Może będzie widać, może nie będzie widać. Ewentualnie później wrzucę zdjęcie. Troszeczkę się wyczyściło, a teraz resztę czyszczę paluchem, bo niestety nie kupiłem takiego czyścika na numer 28. Ten też na 22 już jest dojechany, że teoretycznie 18 tym idzie czyścić, ale trudno. Jak się wie, jak, o co chodzi, to idzie to zrobić. No i wygląda ok. Nie będę zanudzał. Wrzucę zdjęcia, jak wszystko będzie wyczyszczone. A więc kolejnym krokiem. Po wyczyszczeniu sobie poprawiłem te wszystkie zaznaczenia, bo troszeczkę je zdarłem. Po wyczyszczeniu trzeba to wszystko nasmarować. To się nazywa pasta do lutowania miękkiego. Tak oryginalnie to się nazywa. I teraz tak, jak ja to robię osobiście ze swojego doświadczenia. Najpierw bardzo intensywnie smaruję przód, żeby był cały przód posmarowany. I teraz to, co było posmarowane, rozciągam, żeby było po całemu. Kiedyś to robiłem palcem, ale później więcej tego wycierania i bawienia się niż tej całej roboty. Teoretycznie to mamy gotowe. I zazwyczaj się mówi, że tylko wsadzić i jest git. Czyli powiedzmy ustawiamy tak, jak ma być.
i po sprawie. Ja jeszcze robię tak, że poruszam tym, ściągam i patrzę, czy wszędzie pasta jest. I widzę, że wszędzie pasta dotarła, czyli A, dobrze wyczyściliśmy, B, dobrze nasmarowaliśmy. Tutaj tak samo widać, że jest wszystko git. Więc jeszcze raz to składam, tak daję. I teraz taki trik, żeby ładnie wyglądało. To, co jest więcej, wszystko ścieram. Bo to później, na przykład jakbym tutaj zostawił gdzieś pomazane, to po prostu by cyna została na tym. I to takie później jest mało estetyczne. Czyli wycieramy. Biorę się za smarowanie każdego kolejnego połączenia, aż dojdziemy do tego, co mnie interesuje, powiedzmy. A więc mam to wyczyszczone, nasmarowane. Jeszcze tu sobie posmarowałem, już tłumaczę czemu. Tu sobie to posmarowałem, w sumie środek mi został, bo się pomyliłem, bo ta wyczyszczona była tu, a to było tu. Zdarza się. To mam zaznaczone, mam obrobione. To sobie wyczyścimy, bo nie jest mi potrzebne to z zewnątrz, znaczy jest wewnątrz. Później zobaczycie, jak to zje, bo ta pasta jeszcze ma to do siebie, że ona lekko wytrawia. Czyli nawet jak gdzieś będziecie mieli niedociągnięcia, że gdzieś wyczyściliście źle albo coś, to ona dodatkowo Wam wytrawi. I to będzie później fajnie widać na gotowym elemencie, że będzie wytrawione fajne. Jak to już mówiłem przy spawaniu, przy lutowaniu jest tak samo. 80% czasu jest na same przygotowanie wszystkich powierzchni, a później, żeby to polutować, to jest sekund 5. Więc zaraz przejdziemy do lutowania. Jeszcze raz pokażę mniej więcej, jak to wygląda. I sobie postawimy. Ja zawsze sobie kładę jeden element koło drugiego, że jak już tego będę grzał, to już ten troszeczkę temperaturę złapie. No i co potrzebujemy do lutowania? Potrzebujemy na pewno palnik. To jest taki najtańszy palnik, co idzie dostać na ale drogo. Mam nadzieję, że widać. Jedynie już kółeczko, co tutaj jest od zakręcania, mi się udało rozwalić. Z racji, że tą lancą też idzie, jak się zmieni tutaj tą głowiczkę, idzie papę zgrzewać. Więc ja to używałem od ilości użyć, po prostu to mi pękło. I teraz to wygląda, jak wygląda. Mamy jeszcze trochę wężu, odkręcimy sobie butlę. I lekko przykręcimy. Dobrze, mamy gaz. I teraz tak, jeszcze taka sztuka, co sam oglądałem filmik kiedyś i było powiedziane, żeby dobrze zalutować połączenie, trzeba mniej więcej jak średnica, czyli powiedzmy to jest średnica, żeby dobrze zalutować, to trzeba tyle drutu. Jak się dobrze posmaruje topnikiem, bo w topniku jest miedź i cyna, to jest bezołowiowa, bo ma atest też do wody pitnej. Jeszcze można wziąć z dodatkiem srebra, jak się robi wodę do instalacji pitnej. Szkoda, że nie kupiłem kiedyś, bo teraz jest po prostu za drogie. Ale mam taką zwykłą, więc jest cyna i miedź, topnik. No i lecimy. Teoretycznie tyle trzeba, a zobaczycie, ile mi wyjdzie. Bo wyjdzie mniej, bo więcej dałem pasty. Teraz pytanie, czy mi się uda odpalić palnik, bo chyba sam butan został w środku. O, udało się. I tak, płomień nie za duży, nie za mały. Najcieplejszy punkt jest gdzieś tutaj. To lecimy. Ciepło się rozchodzi od dołu do góry, czyli ja grzejąc dół, automatycznie będę grzał górę. Wolę osobiście grzać troszeczkę wolniej,
O, widać ten dymek, jak się unosi, to znaczy, że pasta zaczyna się topić. Wolę grzać wolniej z racji, żeby później te złączki nie wyglądały jakoś mega super okopcone. I dobrze, tak jak jest większy element, grzać troszeczkę z jednej strony, grzać z drugiej strony, żeby po prostu ta pasta lutownicza się dobrze przegrzała. Nie wiem, czy będzie widać, ale raczej nie będzie widać. Na razie ona przestała, powiedzmy, gazować. Z tego powodu, że już ten cały rozpuszczalnik, co w niej był, wyparował. I teraz musimy poczekać, aż ona się zrobi koloru cyny. Czyli aż się ona zlekrza, zacznie topić. Ale to trzeba niestety chwileczkę poczekać, bo jak grzeję małym ogniem, mógłbym dać większy, ale to tylko zrobi efekt, że zaraz będę miał to całe przegrzane i jak dam za dużo spoiwa, to one mi spłynie, zamiast mi pokazać, że jest wystarczająco dużo. Z tego, co patrzę, to już powoli powinno być. Ja sobie zawsze dodaję spoiwo od przeciwnej strony, co mam palnik. O, pyk. Jest git. Widzicie, zostało troszeczkę. I później wam pokażę, jak fajnie wyszło lico. Z racji, że grzejemy od dołu do góry, to górna powierzchnia praktycznie już jest gotowa. Nie chcę wam zasłaniać. Tylko nie umie się tutaj. Też jest git. I tutaj sobie jeszcze tylko samą górę zrobimy. Jest ładnie zalutowane. Tutaj troszkę sobie dodam, bo nie widzę. Jeszcze troszeczkę sobie dodam. Jest ok, bo aż już kapka z tyłu jest. Dobra, nie naciągam na minuty, biorę się za drugi element. Taka ważna rzecz na koniec. Kwestia bezpieczeństwa. Jak gasicie palnik, teoretycznie, o, przestał, i sobie jeszcze odkręćcie gaz, raz albo dwa, że jakby nawet płomień się cofał przez lance, przez wąż do butli, jakbyście mieli niski poziom gazu, to po prostu się dowiecie, bo wydmuchacie ten gaz. I wtedy wiecie, że musicie zareagować bardziej stanowczo, żeby wam nic się nie stało. Taki jeszcze dodatek, to mi tata powiedział, jak kiedyś spawał, lutował tlenem i acetylenem, że zawsze jest dobrym nawykiem, zawsze sobie przedmuchać i wtedy macie 100%, że jak odłożycie, to wam się ogień nie będzie cofał przez wąż do butli i nic się wam nie stanie. No i przystępujemy do oczyszczenia. Jak mocno, jak to się mówi, żyga, fuczy, to zostawcie. Nie możecie bezpośrednio gorącego zacząć czyścić. Widzicie, tak lekko paruje i być może bym to umiał nawet w rękach utrzymać przez naprawdę krótki czas, ale nie możecie tego, jak to się mówi, zahartować. Jakbyście od razu po ogrzaniu palnikiem mokrą szmatą to zrobili, to ta cyna po prostu wytwardnieje, powiedzmy, w tym elemencie, a to będzie jeszcze ciepłe i to popęka. Kojarzycie na pewno zjawisko suchego lutu, to będzie tak samo tu. Tu niby to będzie trzymało, ale to popęka i będzie później połączenie naprawdę słabe, albo od razu będzie cieknąć. A po co sobie narobić roboty? Dlatego polutowałem tego, jeszcze nagrałem wam tamtą część, i dopiero przystępuję do czyszczenia.
Najlepiej się to czyści, jak jeszcze ma temperaturę. Zaraz zobaczycie dlaczego. O. I o tym właśnie mówiłem, że miałem za dużo gazu. Widzicie, jak to wygląda? Tak to wygląda, jak macie za dużo gazu. I tutaj jest zjawisko, widzicie, wyciekła cyna do środka, bo dałem za dużo cyny. Teoretycznie lepiej, żeby było za dużo niż za mało, ale to jest wszystko tak kwestia umowna, sporna, bo później na przykład taki glucik wam się dostanie, na przykład to, co mi tutaj wyszło, by było w środku i to wam się dostanie do pompy albo do jakiegoś innego mechanizmu i już macie po robocie. Jak nie będziecie mieli filtra przed pompą albo czymś, już macie problem i szukanie, co się stało. No ale po co? Miałem fajnie nalane odpowiednią ilość, tylko że z racji, że miałem temperaturę za dużą, widzicie, jest to praktycznie 90 stopni między i tym a tym. A fajnie była taka góreczka. I to wszystko spłynęło tu, bo miałem za dużą temperaturę. Tak samo tu widać, że jest nawet na minusie, ale od środka nic nie wypłynęło, ale widać, że jest spójna. Niestety nie zobaczycie tego, bo nie mam takiej kamery, żeby to nagrać. Ale jak to wyczyszczę, wszystko na picuś glancuś, będzie fajnie to widać. Zrobię zdjęcia i wam wrzucę, jak to wygląda. Widzicie, teraz minęło trochę czasu. To już robiłem na mniejszym gazie. Widzicie, zamiast do środka spłynąć, w środku się zrobiła fajna spoina, też wrzucę zdjęcie. Na zewnątrz to wypłynęło, bo miałem troszeczkę już mniejszy gaz. No i też ta rura nie jest taka spalona. Czyli jak chcecie, żeby na przykład to ładnie wyglądało na przyszłość, nie chcecie każdego połączenia później drzeć zaś tym ścierniwem, lepiej cierpliwie małym gazem. Za małym gazem też jest źle. Jeszcze jednak nie idzie tego za długo przytrzymać. Za małym gazem też jest źle, bo wtedy zdąży zoksydować to, co lutujecie. Więc to jest taka zabawa między grzać za szybko, a grzać za wolno. Więc zawsze trzeba dobrać płomień do gabarytu. Tutaj mam małe gabaryty, więc jak to się mówi, tutaj nie ma kosmosu. Ale na przykład tu, z racji, że to miałem w takiej pozycji, nie widziałem, czy mi się tutaj zbiera spoina i za dużo dałem. Widać, może będzie widać, może nie. Zrobię zdjęcie i mi to uciekło do środka. Jak macie możliwość, to zawsze sobie skontrolujcie z jednej strony, z drugiej strony. O, udało mi się wyciągnąć. I po prostu o tyle za dużo spoiny wrzuciłem do połączenia. Jakbym to miał, powiedzmy, tak ułożone, bym wszystko widział. Ale widać, że tutaj leciutko wystaje, ale tutaj brakuje. Ale teoretycznie brakuje, bo te kielichy nie są idealne i gdzieś zawsze jak nie będzie pasowało, będzie uciekało. Więc jak to się mówi, warto sobie zobaczyć do środka, jak to wygląda, jak jest oczywiście możliwość, bo nieraz jest taka konstrukcja, że nie ma podejścia, więc wtedy warto naprawdę małym ogniem i patrzeć, jak się zachowuje tutaj ta powierzchnia na górze, czy jeszcze wciąga, czy już jest wypukła, spójna, czy ją wciąga, czy to się przetapia, jaki jest dźwięk, ale to jest naprawdę kwestia bardzo dużej wprawy. Trzeba się dużo z tym pobawić. Dobra, teoretycznie mam gotowe, porobię wam zdjęcia i będą wrzucone prawdopodobnie w czasie, jak to pokazuje. Dobra.